się wisi w powietrzu? Bo w Nowigradzie kutwa w kutwę i na to. Witam, witam i zapraszam. Jestem przyjacielem Jaskra. Szukam Elihal. No to znalazłeś. Czym mogę służyć? Coś trzeba skrócić? Spodnie załatać? Skarpetki zacerować? Ty jesteś Elihal? No, co tak rozdziawiasz gębę? Myślałem, że Elihal jest przyjaciółką Jaskra. A, o to chodzi. Zaczekaj tutaj. Teraz lepiej? Czyli ty jesteś... Elihal. Czy ty i Jaskier, jak się poznaliście? Spotkałem go kiedyś w karczmie. Był nawalony jak szpadel. Nie, chyba nie chcę wiedzieć, co było dalej. Nie przesadzaj, nie był aż tak pijany, żeby się nie zorientować. Zresztą mężczyźni mnie nie interesują i od razu mu to powiedziałem. Na szczęście Jaskier ma otwarty umysł. Spędziliśmy miły wieczór, a od tamtej pory jest moim wiernym klientem. Jaskier bywał w twojej szwalni? Kilka razy namawiałem go na porządny dublet. Niestety najczęściej przychodził z guzikiem do przyszycia albo dziurą do zacerowania. Kiedy widziałeś go ostatnio? Jakiś czas temu. Przyszedł z jakimś kubrakiem z Oltana i upierał się, żeby doszyć tam jeszcze jedną kieszeń. Było to trochę dziwne i miałem wrażenie, że przyszedł raczej dlatego, że chciał pogadać. O czym rozmawialiście z Jaskrem? Pytał cię o coś szczególnego? Niech pomyślę. To była taka zwykła pogawędka. Chociaż rzeczywiście wypytywał ciągle o Kalksztajna. Gdyby nie to, że wyjaśniliśmy sobie z Jaskrem wszystko na początku, pomyślałbym, że coś go łączy z tym alchemikiem, bo zachowywał się jak stęskniony kochanek. Koniecznie chciał się z nim spotkać. Kalksztajn jest w Nowigradzie? Też chętnie bym się z nim zobaczył. Niestety spóźniłeś się. Niedawno dopadli go łowcy czarownic. Spłonął na głównym placu. Ale nim zginął, działo się. Po stosie zaczęły się ganiać ogniste zwierzęta, które potem wybuchły, wzleciały w górę i utworzyły na niebie napis. Naprawdę? Jaki? Radowid to stara kurwa. Wiem, że to nie moja sprawa, ale dlaczego właściwie? Dlaczego się przebieram? Cóż, kiedy byłem mały, marzyłem, że jak dorosnę, zostanę doplerem. Ale zostałem krawcem i wtedy odkryłem, że dzięki strojom ludzie też mogą dać wyraz bogactwu swojej osobowości. Mogę jednego dnia być rodańską hrabianką, a następnego oprychem z doków. To prawdziwa wolność. Aha. A ty nigdy nie chciałeś stać się choć na chwilę kimś innym? To chyba strasznie nudne ciągle być wiedźminem. Mnie się jeszcze nie znudziło. Dzięki za pomoc. Miło było poznać. Polecam się. Gdybyś kiedyś potrzebował nowych spodni albo kamizeli, wiesz, gdzie mnie szukać. Twoja obecność tutaj to obraza wiecznego.
Ze strachu taki blady jesteś? Jedź, płotka! Ho! No już, już. Przepraszam, szukam Marabelli. To ja. Proszę zaczekać na zewnątrz. Prowadzę lekcję. Zaczekam. To nie potrwa długo. Otóż dzisiaj nie przyjdzie. Czemu? Bo szczur go ugryzł i dostał gorączki. A w co go ugryzł? Bardzo go boli. Choćby kaszel dopadnie, to tak jakby już w grobie leżał. Siedzi wiedźma, tak. Gipka łamarzu przyszedł duch, dostał brzuch, zjawa krzyk. Jesteś czarownikiem? Możemy porozmawiać? Słucham, o co chodzi? Wiem, że widziałaś się niedawno z Jaskrem. No tak, to było najnudniejsze popołudnie mojego życia. Czytał ci swoje wiersze? Nie, oglądaliśmy Atlas Grzybów. Może. Wiesz co, nawet nie próbuję zgadywać, co mu chodziło po głowie. Interesowały go pleśnie. W momencie, kiedy zdjął rękę z mojego kolana i położył ją na rycinie pędzlaka, zrozumiałam, że nasz związek nie ma przyszłości. Widywałaś Jaskra po tej przygodzie z grzybami? Nie. Nawet pomyślałam o tym, żeby dać mu jeszcze jedną szansę. Bo w gruncie rzeczy on ma złote serce, tylko potrzeba mu więcej dyscypliny. Ale już nie wrócił, więc pomyślałam sobie, że jak nie, to nie. Dzięki za pomoc. Bywaj. Ciemność widzę. Idziemy zabijać potwory! Teraz wolniej. Dobrze, że popadało, lżej się po deszczu oddycham.
To willa baronowej Lavalette? A co się to obchodzi? Pani nie zadaje się z byle kim. Za wysokie progi, wiem. Dlatego przyszedłem do jej pokojówki, Molly. Nie zawracaj głowy. Baronowa właśnie wyjeżdża. Zejdź z drogi. Witaj, Wiedźminie. Ciekaw jestem, co tu robisz. Bo nie wierzę w zbiegi okoliczności. Geralt z Rivi, zabójca potworów. I mojego syna. Masz rację, generale. Moja wizyta to nie przypadek. Szukam tu kogoś. Zbędny wysiłek. Kapitanie, ten człowiek nie ma tu wstępu. Morwanie, wybacz, ale odechciało mi się wyścigów. Przychodzić do kobiety, której zabiło się syna? No, no. Myślałem, że wiedźmini mają lepszy instynkt samozachowawczy. Szukam dziewczyny o imieniu Molly. Podobno tu pracuje. Masz nieaktualne informacje. Molly już tu nie pracuje. Baronowa ją zwolniła? Przeciwnie. To Molly nie chciała być już pokojówką. Po śmierci Ariana siostrzeniec Luizy przyjechał złożyć jej kondolencje. Zobaczył Molly i są już po ślubie. Aktualnie czekają na spadek. Baronowa straciła syna, więc majątek przejmie po niej właśnie ów siostrzeniec i pani La Attard. Do niedawna zwykła Molly. W takim razie gdzie znajdę świeżo upieczoną panią La Attard? Nasza mała Molly ma nową pasję. Wyścigi konne. O ile wiem, powinna być teraz w willi hrabiny Wedelwood. Właśnie się tam wybieram. A skoro pozbawiłeś mnie towarzystwa Luizy, może zgodzisz się ją zastąpić? Cóż, jeśli jest tam Molly... No to w drogę. No, jesteśmy na miejscu. Ładnie tu. Powiem ci, że w całej tej okolicy najbardziej intrygujące są rumaki. Interesujesz się nimi? Wszystkie są dla mnie takie same. Każdego nazywam płotka. Dziwne podejście. Ta siwa to kantarella, klacz po kachirze, czempionie z wole. A, siwy to ładny kolor. Również koniom w nim do twarzy. Ten kary to mój faworyt, Nemrod, czystej krwi Nilfgaardczyk. Aż dziwne, że ci nie zasalutował, generale. Znasz się na koniach, co? Konie są dużo bardziej szczere niż ludzie. Ciekaw jestem, jak sobie radzisz w siodle, wiedźminie. Staram się z niego nie spadać. A co byś powiedział na mały wyścig? Nie po to tu jestem. Wiedźminie, nie pozwalaj się prosić. Jeśli wygrasz, dostaniesz moje najlepsze siodło, wykonane w stolicy Nilfgaardu z pięknie wyprawionej skóry. Wolałbym załatwić sprawę z Molly. No oto i ona. Widzisz tę zgrabną dziewczynę? Załatwiaj swoje sprawy, a ja poobstawiam gonitwy. Jak będziesz chciał, to możemy razem wrócić do Nowigradu. Tak na mnie, bo straż wezwę.
Którego obstawiasz, pani? Waham się między Karym Ogierem a tamtą siwą klaczą. Przepraszam, ale chyba nie zostaliśmy sobie przedstawieni. Jestem Geralt. Geralt? Ten Geralt, którego Jaskier wyciągnął z tylu opresji? Dokładnie tak, tyle że na odwrót. To ja ciągle muszę go ratować. Chcesz powiedzieć, że to nie Jaskier ocalił cię we Flotsam, przecinając stryczek strzałem z łuku? Słucham? Jaskier by nawet... Zresztą nieważne. Wiesz może, gdzie się podziewa nasz mistrz łucznictwa? Niestety nie mam pojęcia. Nie widzieliśmy się od dawna. Odkąd jestem panią Laatart, nic, tylko jeżdżę na bale, rauty i inne, no, te... asamble. To bardzo męczące. Ale może jego siostra mogłaby ci pomóc? To taka miła dziewczyna. Zdajesz sobie sprawę, że Jaskier nie ma siostry? Ależ ma! Widziałam ją przecież. Zabawne, bo wcale do niego nie podobna. Taka blondynka. Może mają różnych ojców. Matki pewnie też. Może. Ale widać było, że się o nią troszczy. Niósł za nią pakunki i w ogóle... Wiesz, gdzie znajdę tę jego siostrę? Oj nie. Jak spytałam Jaskra, kiedy ją odwiedzimy, to się jakoś speszył i zmienił temat. Pamiętasz swoją ostatnią rozmowę z Jaskrem? Oczywiście. Przyszedł pożyczyć pieniądze na barkę. Słucham? Na co mu była barka? Żeby mnie wziąć na romantyczną przejażdżkę kanałami w świetle księżyca. Powiedział, że będą truskawki, takie wino z bąbelkami, że będzie mi śpiewać arię, ale potem już się nie widzieliśmy. Jaskier chyba myśli, że dalej sprzątasz u lawaletów. Bo nigdy mu nie powiedziałam, że przestałam. Nie chciałam, żeby zaczął mnie inaczej traktować. A twój mąż nie ma nic przeciwko waszej starej przyjaźni? Skąd? Dziubdziuś bardzo się cieszy, że Jaskier uczy mnie savoir vivre. Dziękuję, Moli. Czekaj, zanim pójdziesz, mam taką małą prośbę. Jaskier mówił kiedyś, że pokaże mi swoją kolekcję motyli, ale w końcu tego nie zrobił. A ja tak bardzo chciałabym je zobaczyć. Nie będzie trzeba go długo namawiać. On bardzo lubi pokazywać te swoje motyle. Wszystkim, jak leci. Och, to świetnie. Dziękuję. I powodzenia w poszukiwaniach. Dzisiejsza młodzież to ma w głowie fium ziu. O, Geralt, jesteś. Chcesz już wracać? Chętnie. Do Nowigradu jest spory kawałek, a w towarzystwie droga mija szybciej. Jestem tego samego zdania, a więc ruszajmy. No i jesteśmy na miejscu. Dzięki za towarzystwo. I wzajemnie. Do zobaczenia. I dalej jak rano moja Greta przyniosła wieści z targu, że w jednym domu coś ludzi morduje. Ja tam nie twoja Greta zaś lubi zmyślać jak pijany trubadur. W poważnych sprawach nigdy nie kłamie.
ciała od kramata, że cudnym strzępa. Zimie? Mówią, że to chleb, nie grób stołeczny. No i pognałem za tym bratkiem aż do ogrodu. I co, dopadłeś go? A gdzie tam? Zwinny był szybki jak kocur. Przez te dziury na tyłach przelazł. Czego tu? Chcę się zobaczyć z Rozą Faratry. O, żebyś ty wiedział, co ja chcę. Panienka Roza nie widuje się z byle kim. Jestem Geralt z Rivii, wiedźmin. Jak się panienka Roza zmieni w strzygę, jej ojciec na pewno po ciebie pośle. Na razie się na to nie zanosi, więc nic tu po tobie. Żegnam. Dziękujemy. Wiedźmina nie poszukujemy. Podoba ci się tutaj? Zagapienie też się płaci. W całym mieście chodzą słuchy, że lubisz takich jak ja. Nie ma co się opierać, kwiatuszku. Dla ciebie, panno Baradre. I lepiej stąd zniknij, kwiatuszku, zanim doniosę na ciebie ojcu. Dalej, Płotka, dalej! Jedź, Płotka! Jedziemy!
Boże wiecznemu ogniowi. Od teraz każdy twój ruch jest obserwowany. Dalej. Gadanie. Mało was popatrz. Hej! Dubelscheiß. Thanos będzie karany. Dajcie panie na chleba, panie. Nie, tak! Z akcentem na E. Chleba. Co za... Duża. Przedłużone E. Zaraza. Get down.
Ty, to jak było z tym Woltestem? Się tu. To taki piękny, że ma pewnie problem z samogwałtem. No i jeszcze tyćkę i będę mogła rzucić tę robotę. Interesujące. Co tu robisz? Odpowiadaj natychmiast, bo wezwę straż! Wybacz pani, że się zakradam. Jestem Geralt, przyjaciel Barda Jaskra. Geralt z Rivii? Ten słynny wiedźmin z pieśni? Co tu robisz, przybłędo? Jak się tu dostałeś? Nikt nie wchodził od frontu. Klnę się na wielkie słońce, panienko. Nic nie mów. Daj mnie to załatwić. Wasz słowa to... to Fryderyk François de Bergerac, nowy nauczyciel szermierki, prawda? Prowadź go do sal treningowych. Ja wkrótce dołączę. Ale pani, to wiedźmin. Tak mówił jeszcze przed chwilą pod drzwiami. Kapitanie, czy naprawdę uważasz, że Rosa Faratre będzie trenować z byle gamoniem, który mieni się szermierzem? Otóż ród Faratre zawsze stawiał na najlepszych. Dlatego tatko zatrudnił wiedźmina. Prowadź go do sal treningowych. Migiem! Tak jest, panienko. Mam nadzieję, że wiesz, w co się pakujesz. Ja też.
Panienka Roza to kapryśna bestia, a jak to będzie ostrza nieznalitości. Drewniany weź. I uważaj, żeby panienki nie uszkodzić, bo się pan ambasador kurwić raczy. Za mną. Ty jesteś moim nowym nauczycielem? No, no. Tym razem tatko się postarał. Zaczniemy od drewnianych mieczy. Muszę wiedzieć, ile jesteś wart.